Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w hotelu Pod Orłem przy ulicy Gdańskiej 14 w Bydgoszczy. Chciałbym dzisiaj zaprezentować postęp prac. Aktualnie jesteśmy w sali koncertowej. Wykonano już konstrukcję sufitów podwieszanych. Brakuje jeszcze wykończenia. Na posadzce widać pas z płytek marmurowych, które będą rozdzielać parkiet od podkładziny. Idziemy dalej. Tutaj będzie łazienka. Trwają poprawki na sufitach. Przejdziemy do sali lustrzanej. Częściowo odnowiono już głowicę, ale będzie trzeba je jeszcze raz pomalować. Wchodzimy do sali lustrzanej. Tutaj również wykonano konstrukcję sufitów podwieszanych. Brakuje jeszcze kratek wentylacyjnych, płytowania, szpachlowanie, malowanie oraz elementy aranżacji. Na posadzce również położono płytki imitujące marmur, które będą rozdzielać wykładzinę od parkietu. Na wprost będzie znajdować się pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Aktualnie porządkowane są przewody. Po lewej stronie łazienka dla gości. Przejdziemy teraz na parter, gdzie rozpoczęliśmy już układanie płytek imitujących marmur w strefie wejściowej. Widok z góry. Tutaj mamy pierwszy fragment posadzki z płytek imitujących marmur. Całość wykonana jest z małych fragmentów, które tutaj widać na stoliku. Wszystkie płytki przyjechały pocięte na wymiar. W najbliższych dniach powstanie wiatrołap oraz nowe szklane drzwi do restauracji. Teraz chciałbym Wam pokazać proces odtwarzania listew gipsowych na supach. Wykonawca przygotowuje listwy z gipsu ceramicznego. Nakłada się gips na siatkę i na końcu przeciąga się takim wyciętym wzorem w celu uzyskania kształtu. Pokażę teraz gotowe listwy. Tu już mamy przygotowane do montażu na supach. I tak oto powstaje listwa. W przyszłym miesiącu planujemy rozpocząć montaż aranżacji, to znaczy bazerii drewnianych, okładzin, renowację drewnianych portali, drzwi. Dziękuję bardzo za
uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.